kulisy manipulacji fleszy. Witamy bardzo serdecznie, Katarzyna Górska, hejka. Piotr Lisiewicz, fakty TVN wykryły, że jednak za czasów rządów Platformy Obywatelskiej dochodzi do jakichś afer i to do afer grubych. Na grube sumy 12 tysięcy złotych wyniosła ta suma. No, to więcej niż dorsz w końcu. A sprawcą tej afery jest Kościół katolicki. I o tym, o tych strasznych aferach będziemy rozmawiać dzisiaj z naszymi gośćmi. Pan dr Jerzy Targalski, pan Iwo Bender są już w studio Telewizji Republika. I zobaczmy materiał TVN-u. Gdyby nie prezydent Poznania i wpis internetowy, pewnie nikt by się sprawą nie zainteresował, a miasto dalej płaciłoby miejscowej kurii 12 tysięcy złotych miesięcznie. Za co? Za to, że także przez grunty kurii przejeżdża mała, lokalna, wąskotorowa kolejka. To wielka atrakcja dla dzieci i spory wydatek dla miasta. Prezydent już sprawdza, czy nie ma ich więcej. Podniesienie cen biletów mogłoby do przejażdżek zniechęcić. Proszę, bileci. Dlatego prezydent Poznania uznał, że czas przestać kościołowi płacić, aż tyle. Cudze zobowiązania przed realizacją własnych planów raczej prezydenta nie powstrzymają. Do końca czerwca chce mieć pełną listę zobowiązań miasta wobec instytucji kościelnych i zamierza tę listę zredukować do minimum. Na poparcie nie tylko poznaniaków może liczyć. Ja sądzę, że te rzeczy sobie z panem, z arcybiskupem Gondyckim wyjaśnię. Niezwykłe, prawda? Ale obrazek też dobrze dobrany, niezwykłe, prawda? Rodzina z dzieckiem, kobieta oczywiście w ciąży, mały rowerek. No i straszny kościół chce im to zabrać. Podnieść ceny biletów, żeby... Ponieważ kościół odzyskał tereny zagrabione przez komunistów, tak? Odebrane kościołowi. I powiedz sobie szczerze, jeżeli kolejka przejeżdża przez jakiś teren, to znaczy, że na tym terenie leżą tory. Jeżeli leżą jakieś tory, to znaczy, że nie można tam postawić żadnego budynku. W związku z tym, tak, nie traci się jakieś potencjalne zyski z tego terenu. Tak? No i gdyby ten teren należał do Grażyny Kulczyk albo do jakiegoś, właśnie, nie wiem, przedsiębiorcy... Pan Iwo nie zrozumiał, nie zrozumiał. To, staram się... To wolno by, to byłoby błąd naturalną rzeczą, że pobiera pieniądze za to, że ktoś korzysta problem z jego terenu. Problem polega na tym, że miasto płaci kurii, a nie Kulczykowi. Jak szlachetna musi być Grażyna Kulczyk, że na to się zgadza. No i dodajmy, że za 12 tysięcy złotych można zjeść, no tak, mniej więcej 8 kolacji przyzwoitych usowy. Także... Usowy i przyjaciół. Osiem? A winko, przecież chyba pan nie pije wina poniżej 2000 za butelkę. No, fakt. No to co, to ile pan wypije? No to okej, 5 kolacji. 5? Oj, ostatnio chyba coś się panu pogorszyło. O suchym pysku by tam siedzieli. No dobrze, straszna wielka afera. Prezydent Jaśkowiak zapowiadał, prezydent z Platformy Obywatelskiej, dodajmy, co nie wszyscy w Polsce muszą wiedzieć, zapowiadał, że pieniądze będą szły w Poznaniu, jeśli zostanie prezydentem, na najbardziej potrzebujących. To jest cytat z Rzeczpospolitej. Zobaczmy, znaczy na Kulczyka. Zobaczmy właśnie, kto okazał się jedna z pierwszych decyzji prezydenta Jaśkowiaka. Kto to jest najbardziej potrzebujący? Tak? Najbardziej potrzebujący, a więc bankiet, na którym prezydent Jaśkowiak wręczył wielką pieczęć miasta Poznania Grażynie Kulczyk. Chciałam, żeby w tej nowej rzeczywistości Poznań się rozwijał i żeby otrzymywał tak zwane dary od obywateli, których stać na to, żeby podjąć wyzwania. I byłam przekonana wtedy, kiedy zaczynałam budowę Starego Browaru, że ja jestem właśnie tą osobą, która powinna w Poznaniu zostawić ślad po sobie. No i tak to się zaczęło. Browar w tych swoich ideach, które się urodziły w momencie, kiedy on powstawał, nie zestarzał się, wprost przeciwnie, młodnieje. Wszystkie działania, które w browarze się odbywają, one absolutnie cieszą coraz to młodsze pokolenia, ponieważ wychodzą naprzeciw postulatom i wychodzą naprzeciw tym trendom, które na świecie się obserwuje. Także ja myślę, że to jest jeden wielki sukces. Nie zauważyłem w TVN-ie materiału, w którym zapytano by, ile kosztował bankiet na 900 osób, w czasie którego wręczono wielką pieczęć Grażynie Kulczyk. Bo to był bankiet konieczny. Czy wiadomo, że trzeba dla potrzebujących. Ale kto jest jak zdefiniujemy tego, kto jest najbardziej potrzebujący? Ten, kto ma największe potrzeby. Po prostu. No. Następnie się zaspokaja i wszyscy, także nie, pan prezydent Jaśkowiak nie mijał się z prawdą, panie doktorze. Pytanie, do czego użyje wielkiej pieczęci Grażyna Kulczyk? Znaczy, niby zawsze było wiadomo za prezydenta Grobelnego, że tą pieczęć, no wprawdzie przybijają urzędnicy, ale Kulczykowie decydują. A teraz, jak rozumiem, sprawa została uproszczona w ramach... To się okaże, ale ja w ramach tego, redukcji zbędnych etatów, tak? Są oszczędności dla obywateli. Grażyna Kulczyk osobiście przybije pieczęć.
przynajmniej dwie osoby najbardziej potrzebujące całkowicie chyba zaspokojone, no bo oprócz pani Grażyny Kulczyk jeszcze pan prezydent Jaśkowiak, tak, bo on też potrzebuje pani Grażyny Kulczyk, więc dzięki tej pieczęci i tej gali rozumiem, że też będzie zaspokojony. Będę zaspokajali nawzajem swoje potrzeby. A z panem Gondeckim, no to się kiedy indziej porozumie. Z panem Gondeckim kiedy indziej. Jest pan Gondecki nie ma potrzeb, no to o co chodzi? Nie ma czego zaspokajać. Że jest to chyba jakiś poligon, tak? Przed tym, co będziemy mieli zarządów PiSu, zarządów Andrzeja Dudy, jeśli tak będzie, to znaczy ten antyklerykalizm będzie głównym argumentem, tak? Znaczy, jeżeli Platforma zdecyduje się na ten ruch, tak? Nie wiemy jeszcze tego, być może pani premier Kopacz też tego nie wie. Prezydent Jaśkowiak na Facebooku podlinkował utwór Jacka Kaczmarskiego Bankierzy. Wyjaśnijmy, że w 90-tych latach prezydent Jaśkowiak był menadżerem Jacka Kaczmarskiego, a piosenka Bankierzy jest o księżach, którzy lubią pieniądze. A my postanowiliśmy puścić kawałek innej piosenki Jacka Kaczmarskiego, którą on poświęcił właśnie Jackowi Jaśkowiakowi, swojemu menadżerowi. I o co Jacek Jaśkowiak się śmiertelnie na Jacka Kaczmarskiego obraził. Posłuchajmy. Sztuje cygarem, bystry finansista. Planuje na jutro miłosierne cięcie, które krew z ofiary wypuści do czysta. Korzystne dla wszystkich, kończąc przedsięwzięcie. Dostrzega za oknem stworzenie kulawe i z nieużywanym droczy się sumieniem. Zwycięża się w ciszy, klęska kocha wrzawę. Śledź lubi cebulę, a pieniądz milczenie. Jacek Jaśkowiak z nieużywanym się droczy sumieniem i śledź lubi cebulę, a pieniądz milczenie. Dyrektor firmy Kulczyk Tradex, dyrektor handlowy z początku lat 90. Stąd Grażyna Kulczyk na tym bankiecie. No to jest chyba oczywiste, że najbardziej potrzebujący ciągną do siebie. Dziękujemy naszym gościom. To były Kulisy Manipulacji Flash. Pan doktor Jerzy Targalski, pani Bo Bender byli państwa i naszymi gośćmi. Przypominam, widzimy się o 20.40 od poniedziałku do czwartku i w piątek o 21.30 w magazynie Kulisy Manipulacji. Proszę być z nami. Pozdrawiamy Grażynę Kulczyk i prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Będzie o was dużo w Kulisach Manipulacji. A to już pan nie wróci do Poznania. To Piotr zapewnia te atrakcje prezydentowi. Pozdrowienia z Jerzy. Pozdrawiam.